19 maja, wtorek. Zaczynamy od miłej niespodzianki. Ogród zoologiczny od dzisiaj zaczyna swoją pracę. Proszę powiedzieć, czy będą zmienione zasady działania ogrodu zoologicznego, inne godziny, czy będziemy mogli wszystkie zwierzęta odwiedzić? Czas jest nienormalny, że się tak wyrażę. W związku z tym również praca ogrodu zoologicznego też nie będzie do końca normalna. Godziny to 9:15. W tych godzinach ogród będzie otwarty, ale nie wszystkie atrakcje będą dostępne. Na przykład nie będzie możliwości wypożyczenia wózków, nie będzie możliwości wejść na wyspę lemurów, nie będzie możliwości oglądania pokazów zwierząt. Będziemy musieli mieć maseczki. Będziemy musieli takie same zasady stosować jak w miejscach publicznych. Nie będzie na przykład otwartej wyspy lemurów. Natomiast goryle i małpy będą na swoich wybiegach. Pawilony będą zamknięte, niestety wszystkie pawilony będą zamknięte, zwierzęta będą tylko na wybiegach zewnętrznych. Ta odległość między ludźmi a zwierzętami będzie większa niż w pawilonach. Jest to również takie z naszej strony obostrzenie, które zapobiega roznoszeniu się potencjalnej choroby między ludźmi, zwierzętami, czy między ludźmi, między sobą. Natomiast od 1 czerwca już planujemy pracować w normalnych godzinach, to znaczy do godziny 18:00 otwarta kasa, jeszcze do 19:00 będzie można zwiedzać. Wiosna to piękny czas dla ogrodu zoologicznego, bo po pierwsze jest wszędzie zielono, kwitną kwiaty, ale zwierzęta są też pobudzone i coś optymistycznego powiedzmy, czyli są nowe zwierzęta, urodziły się nowe lemury, jakie jeszcze mamy nowe atrakcje, nowych mieszkańców? Są nowe zwierzęta, dopiero ten czas zaczyna buzować, hormony zaczynają buzować, zwierzęta zaczynają się rozmnażać. Głównie słyszymy tutaj ptaki, jest nawał ptaków, głosów, kakofonia głosów, ptasie śpiewy. Tak jak, nawet żaby tu słychać. Żaby tak, jeszcze żaby przez miesiąc będą kumkały bardzo głośno u nas. Za chwilę będą się pojawiały młode zwierzęta, młode ptaki, młode żaby. U nas już mamy młode zwierzęta. Jakie? I to nie z naszej strefy geograficznej, takie na przykład wielbłąd dwugarbny, mamy młodego, mamy młode. Wspomniała Pani lemury, ale ciekawostką, lemury alaotrańskie. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej. W związku z tym, że zoo było zamknięte, mieliśmy czas spokoju i ciszy, co bardzo sprzyja, zwłaszcza ptakom i tym lękliwym zwierzętom, sprzyja do rozmnażania się i wychowu młodych. Mamy nadzieję, że dzięki temu będziemy mieli więcej tych przychówków. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Zapraszamy serdecznie do ogrodu zoologicznego w Opolu, który czynny jest już od dzisiaj.